z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałyby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Co roku w połowie Adwentu przeżywamy podniosłą uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To wydarzenie, które bardzo mocno wpisuje się w cały Kościół i w przeżycia adwentowe, po to, aby jeszcze raz podkreślić i pokazać, że Panią Adwentu jest Matka Boża, która rozświetla mroki ciemności, która prowadzi ludzi przygotowujących swoje serca na spotkanie z Chrystusem w tajemnicy narodzenia. Kiedy z uwagą śledzimy słowa Pisma Świętego, to możemy powiedzieć, że trzy postacie dominują w czasie Adwentu. Pierwszą z nich jest oczywiście Matka Najświętsza. Drugą postacią, o której słyszymy, jest prorok Izajasz, zapowiadający to, co ma przyjść, co ma nastąpić. I wreszcie trzecią postacią Adwentu jest święty Jan Chrzciciel, bezpośrednio zapowiadający czasy mesjańskie, przyjście Jezusa Chrystusa, poprzednik Jezusa Chrystusa. Dlatego przypadająca dzisiaj uroczystość pragnie podkreślić tę pierwszą i podstawową, najważniejszą postać Matki Bożej. Zachęca do tego, aby nasze życie było podobne do niej. To ona ma tę moc i siłę w sobie, dlatego że jest pełna łaski. My na tę łaskę zasługujemy, wypracowujemy tę łaskę. Natomiast ona jest pełna łaski. Dlatego anioł Gabriel, kiedy przychodzi do Maryi, wypowiada słowa: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. I teolodzy podkreślają, że właśnie te słowa są największym dowodem na jej niepokalane poczęcie. Nie byłaby ona w całości pełna łaski, gdyby choć przez chwilę została dotknięta poprzez grzech. Maryja była bez grzechu, natomiast my jako ludzie podlegamy grzechowi. I dlatego, kiedy w kolejnym akcie przeżywamy jej wniebowzięcie, to mówimy, że z ciałem i duszą została wzięta do nieba, dlatego że człowiek poprzez grzech obumiera, rozpada się w proch,
natomiast Maria była wolna od tego. Poprzez dzieje Kościoła i dzieje ludzkości biegnie zawsze ta ufna, pokorna prośba Maryi, która i dzisiaj staje przy nas, aby powiedzieć, jaka powinna być nasza postawa wobec Pana Boga. Mówi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Taka jest wiara Kościoła, taka jest nasza wiara. Byśmy Panu Bogu na wzór Matki Bożej mówili zawsze tak. Ale czy rzeczywiście tak mówimy? Tutaj na pewno w połowie Adwentu, kiedy przeżywamy tę uroczystość niepokalanego poczęcia, warto dokonać takiej rewizji, wewnętrznego rozliczenia, dlatego że Adwent jeszcze się nie skończył. Może przeżywamy go tak z rozpędu, bo co roku rozpoczyna się i kończy. Jest połowa Adwentu, warto zapytać, czy tak jak Maria mówimy: oto ja, służebnica, oto ja, sługa Pański, czyń Boże to, co zechcesz poprzez moje życie. Bo taka jest nasza wiara i taka jest wiara Kościoła. Maryja odpowiedziała na dar Boga, który do niej przyszedł. 167 lat temu, 8 grudnia 1854 roku, Ojciec Święty Pius IX proklamuje dogmat wiary o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Ogłasza i orzeka, iż Matka Boża od pierwszej chwili swojego poczęcia mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana, nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. I kiedy mówimy o dogmatach Kościoła, to właśnie ten dogmat ogłoszony 167 lat temu obowiązuje w całym Kościele. Został ogłoszony przez papieża ex cathedra poprzez uroczyste nauczanie. I moglibyśmy też powiedzieć, czy rzeczywiście ten dogmat obejmuje to, czego chciałby Bóg i czego chciałaby Matka Najświętsza, bo ogłasza go Piotr, następca Piotra, w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Zobaczmy, w jaki sposób zostaje to potwierdzone. W czasie objawień w Lourdes w 1858 roku, a więc 4 lata później, Matka Najświętsza, nawiązując do tego dogmatu, mówi Bernardecie Subiru: jestem niepokalanie poczęta. Jakby jeszcze raz przypieczętowuje to, co ogłosił wcześniej Ojciec Święty w swoim nauczaniu uroczystym. Kiedy dzisiaj z uwagą wsłuchiwaliśmy się w słowa odczytane z Księgi Pisma Świętego, to mogliśmy usłyszeć, że nastąpił upadek pierwszych rodziców. Skutkiem tego upadku jest po dziś dzień śmierć i grzech, któremu człowiek podlega. Dlatego też, skoro mamy świadomość, że podlegamy grzechowi i śmierci i nie mamy tutaj najmniejszej wątpliwości, bo nie jest to zjawisko tylko wiary, ale także i nauki. Naukowcy widzą i potwierdzają, że nawet ludzie, którzy są niewierzący, odchodzą, bo moglibyśmy wątpić, gdyby opierać się tylko na wierze, a widzielibyśmy inne przypadki ludzi, którzy żyją wiecznie. Tak nie jest.
Dlatego człowiek jest podległy śmierci, umiera, czy wierzący, czy niewierzący, wcześniej, czy później. Ale w rozliczeniu wiemy, że ten czas tutaj na ziemi jest bardzo krótki, jest czasem zasługiwania. I wiemy również, że jesteśmy skażeni grzechem. Przeciwnie, Maryja grzechem nie była skażona. Dlatego jako pełna łaski wstawia się za nami i równocześnie przypomina, abyśmy swoje serca oczyszczali. I to nie jest wstydem, że człowiek podlega grzechowi, bo moglibyśmy patrzeć na innych i mówić, jacy są doskonali, oni są bezgrzeszni, tylko ja jestem grzeszny. Tymczasem, skoro podlegamy grzechowi, to każdy z nas jest grzeszny i świadomość grzechu powinna w czasie Adwentu w szczególny sposób pokazywać nam, że Bóg, który poprzez Maryję pokazuje ją jako pełną łaski, cieszy się, raduje łaską, którą człowiek odzyskuje w sakramencie pokuty i pojednania. Smuci się, kiedy człowiek żyje w grzechu, bo ten sam Bóg zawsze potępiał i potępia grzech, ale nigdy nie potępiał i nie potępia człowieka. Dlatego dzisiaj za wstawiennictwem Matki Najświętszej, niepokalanie poczętej, módlmy się, aby ten dogmat zawsze odnajdywał uznanie wśród ludzi, by nie było drwin. Bardzo często w naszej parafii Legion Maryi zamawia msze święte przeciwko grzechom, przeciw niepokalanemu poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Czasami nie wiemy nawet o co chodzi, ale właśnie jest to podkreślenie tej prawdy, że nie wolno nam z tego drwić. Maryja została uchroniona od zmazy grzechu pierworodnego. Jest jedyną spośród ludzi, którą nie dosięgnął grzech, wybrana na Matkę Syna Bożego. Dlatego chcemy dzisiaj razem, wspólnie, zgromadzeni na tej mszy świętej wołać: bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta, w której przedwieczne zamieszkało Słowo. Bądź pozdrowiona, o Maryjo święta, bądź pozdrowiona, nasza Królowo. Amen. Złóżmy wspólnie wyznanie.